Witajcie na kanale Zagrajnik TV. Dzisiaj przedstawię wam 10 powodów, dla których warto zagrać w Minecrafta. Minecraft to gra, która dała początek ogromnym zmianom w branży gier. Udowodniła, że jeden człowiek, niczym w latach 8-bitowych, nadal może stworzyć kasową produkcję, która grywalnością bije na głowę najgłośniejsze tytuły wielkich firm. Dała podwalinę nowemu, szalenie prężnemu gatunkowi gier i wprowadziła gry niezależne do masowej świadomości, co otwarło furtkę do popularności niezliczonej rzeszy utalentowanych programistów. Gdy pochodzący ze Szwecji Markus Notch Persson udostępnił w 2009 roku pierwszą wersję stworzonego samodzielnie Minecrafta, nie mógł przypuszczać, że w ciągu 4 lat grę tę kupi ponad 18 milionów PC-towych, konsolowych i mobilnych graczy. I choć Minecraft nie był pierwszym tytułem bazującym na pomyśle przetrwania, wydobywania i szeroko pojętego craftingu w otwartym świecie, z całą pewnością stał się tym najlepszym, który zmienił oblicze branży. Tak więc Notch został milionerem, zaś Minecraft to arcyhit, o którym jakieś pojęcie ma każdy, nawet jeżeli nie każdy w niego grał. Tym więc, którzy o grze zaledwie słyszeli, przedstawiam 10 powodów, dla których w końcu warto się nim zainteresować. Minecraft to przede wszystkim wolność tworzenia i szał kreacji. Z dziesiątek rodzajów kostek, z których składa się świat gry, gracze mogą ułożyć co tylko chcą i robią to. W internecie można znaleźć imponujące konstrukcje graczy i repliki fantastycznych miast, obiektów i postaci. Budulec można w pocie czoła zdobywać i przerabiać samemu, bawiąc się złożonym mechanizmem craftingu bądź w trybie kreacji, korzystać z nieskończonych, dostępnych od początku zasobów i znacznie ułatwiającej opcji latania. Dodatkowej głębi całej twórczości nadaje tak zwany czerwony proszek, pozwalający tworzyć programowalne mechanizmy o stopniu złożoności zależnym wyłącznie od umiejętności i wyobraźni graczy. Komuś, kto nie odbył żadnej wirtualnej wycieczki po generowanym losowo nieskończonym świecie Minecrafta, może być trudno uwierzyć, że krajobrazy, jakie się w nim napotyka, nierzadko zapierają dech w piersiach. Złożone z sześcianów góry, doliny i kaniony są tu niezwykle plastyczne i o dziwo wyglądają nad wyraz naturalnie, a pikselowe tekstury jedynie nadają całości uroku. Świat Minecrafta przy każdorazowym rozpoczęciu nowej gry jest generowany zupełnie od zera, łącznie z całymi krainami geograficznymi, jak zielone doliny, bagna, górskie pasma czy pustynie, oraz obiektami takimi jak wioski, jaskinie, opuszczone kopalnie czy ruiny świątyń. Ponieważ nie tylko świat, ale także znajdujące się pod nim systemy jaskiń są niemal nieskończone, jest w Minecrafcie co zwiedzać. Rozwinięty system craftingu nowi gracze poznają tym szybciej, im bardziej w grze robi się ciemno i im bardziej rozpaczliwie potrzebne są im różnorakie, przydatne do przeżycia narzędzia. W nocy bowiem sielska zielona kraina staje się siedliskiem krwiożerczych potworów, których jedynym celem jest uśmiercenie gracza. W ramach samoobrony buduje się pułapki, wznosi fortece oraz kuje zbroje i miecze, lecz zanim to nastąpi, najpierw trzeba wydobyć surowce. Minecraft to jedna z nielicznych gier, która pozwala się wcielić w górnika dołowego. Wyszedł hajer z gruby, fakt to dobrze znany. Dobrze rozwinięta kopalnia bowiem, w której znaleźć można węgiel, żelazo, złoto i inne surowce, to tutaj podstawa. A wydobycie praktycznie nie ma końca z racji ciągle wznoszonych konstrukcji. Wydobycie, dodać należy, całkiem przyjemne, gdyż związane najczęściej z eksploracją losowo generowanych jaskiń. Rozpoczęcie nowej gry powoduje, że pojawiamy się w losowym miejscu losowo wygenerowanego świata. Samotni, bez żadnego ekwipunku, zdani jedynie na własne umiejętności, mający zaledwie jeden dzień na przygotowania przed pierwszą nocą.
tą najbardziej interesującą, najfajniejszą nocą w grze, kiedy nie możemy jeszcze liczyć na potężne mury swojej fortecy i jej wypełnione po brzegi spiżarnie. W ciągu dnia poprzedzającego pierwszą noc, co chwila nerwowo zerkamy na niebo, by upewnić się, ile jeszcze zostało nam czasu na przygotowania. W końcu jednak słońce zachodzi, a jeżeli nie udało się nam zmajstrować łóżka, pozostaje nam przeczekać noc z kulonym w jakiejś ciemnej norce, bądź walka z hordą. Najczęściej już pierwszego dnia nowi gracze budują jakąś niewielką lepiankę, bądź szałas z drabinkami. Szałas z drewna i dirtu, czyli klocek z drewna i dirtu. Z czasem jednak własny kąt zaczyna wyglądać coraz okazalej, a w jego pobliżu powstaje pole uprawne, zagroda dla zwierząt, kopalniany szyb czy takie cudzynko jak automatyczna grzybiarnia. Wokół zaś wznosi się mur. Satysfakcja z budowy własnego kąta jest tutaj gwarantowana. Minecraft to tytuł szalenie popularny, a skupiona wokół niego społeczność jest niesamowicie utalentowana. Niezliczona w związku z tym jest liczba przygotowywanych przez graczy modów. Nie tylko znacznie upiększają one grę, ale niejednokrotnie całkowicie przebudowują jej mechanikę, zamieniając ją na przykład w shootera online, platformówkę czy grę logiczną. Minecraft jest grą wprost idealnie skrojoną pod multiplayerowe rozgrywki, z tej prostej przyczyny, że gracze uwielbiają tworzyć razem, a jeszcze bardziej lubią chwalić się swoimi konstrukcjami przed innymi. W związku z tym nawet na mniej zaludnionych serwerach wznoszone są majestatyczne konstrukcje i całe miasta, wizyta zaś na tych większych powoduje najczęściej opad szczęki. Rąbiesz spokojnie drzewa, stawiasz fundamenty pod nowy dom lub po prostu zachwycasz się pikselowym zachodem słońca, gdy nagle zza pleców słyszysz ciche i już wiesz, że po nim nastąpić może wyłącznie... To właśnie Creeper. Zielony stwór, wizytówka Minecrafta. Dzięki nim w grze zawsze jest co robić. Jest co naprawiać i jest po co odradzać się na nowo. Po nader wybuchowej śmierci. Wszyscy ci, którzy doskonale bawili się przy klockach Lego, równie dobrze powinni bawić się w sześciennym świecie Minecrafta. Jeżeli ciągle drzemie więc z was zakochany w klockach dzieciak, sięgnijcie po ten klasyczny już i kultowy tytuł bez wahania.